trzecią. Tak poważnie. I królowa. I królowa. Tak poważnie co? Zapytam się ludzia do targi. Czyli standardowe pytanie. Standardowe pytanie. To wszyscy się tutaj pytają, bo za bardzo nie ma co pokazywać nowości, dlatego rozmawiamy tylko i wyłącznie o klimacie. My tak zakładaliśmy od początku, że przyjedziemy tutaj po to, żeby się spotkać z ludźmi, poplotkować. Żadnych nowości też nie wprowadzamy. Byłem dosłownie 15 minut przejść po stoiska, żeby tak mniej więcej ogarnąć. No, nie widzę jakichś specjalnych nowości, ale... Dokładnie. Dużo kopiowych jest. Tak. Ale impreza pozytywna, tak jak towarzyszy. Wy macie naprawdę przez szeroką publiczność, tak powiem, widzów, oglądalność. I wiadomo, każdy jak wie, że wystawiacie się, że jesteście stanowiskiem kimy, przyjeżdżasz, każdy przychodzi przyjść piątkę. Jak to widzisz pomiędzy na przykład, no wiadomo, Poznań, nie wiem, w Sosnowcu mówiliście? Byście Sosnowiec, no i teraz Lublin. Lublin jest na trzecim miejscu targów. Zawsze Poznań był i jest, pewnie będzie jeszcze długo na pierwszym miejscu. Sosnowiec jest większy od Lublina i jest specyficzny taki klimat śląski, strasznie mi ludzie odpowiadają. Poczucie humoru i impreza. No i Lublin jest na trzecim miejscu, tak się uplasował i tak jest. Progres do ostatniego roku, jak był wczoraj, to byliśmy po prostu w szoku, że było tak mało ludzi. Nie wiedzieliśmy, co jest grane, a zawsze na targach jest tak, każdy wie, że w sobotę przychodzi więcej, a w niedzielę jest ludzi troszkę mniej. A dzisiaj co? Psikus? Na oczy. Dzisiaj jest masakra. No, sam widzisz, jak chodzisz teraz, dopiero teraz mamy możliwość porozmawiać. Jest tyle ludzi, że po prostu szczęka w dół i nam sami właśnie widzowie powiedzieli, że było braburka, bo ja też nie byłem świadom wczoraj. Będzie się teraz dowiadujesz. Ja też dowiaduję się dopiero teraz. Także to wpłynęło na to, że po prostu takie fiku-miku i ludzie przyszli w niedzielę. Zaskoczenie, nie? Pytanko jeszcze. Nowy sezon, planujecie na kontynuację oczywiście spinning, spławik, grudzik, tak jak zwykle, czy oczywiście coś tam planujecie zaszokować widzów, nie wiem, wędkarstwo morskie, czy coś? Na chwilę obecną my wędkarstwo morskie też uprawiamy, nie? No raz w roku tylko się no wiadomo, no bo kawałek drogi jest. No. Zaszokować na chwilę obecną byśmy was mogli tylko chyba szarpakiem, bo nie wiem, czy można by zaszokować, nie? Jesteśmy już tak stronni, mówimy praktycznie prawie każdą metodą, muchy jeszcze na filmie nie było, chociaż mówiliśmy. Także wszystkiego można się spodziewać, my tego nie planujemy, bo to wychodzi, wiesz, jaka jest pogoda, jaki mamy nastrój. Dokładnie, tego nie mamy przecież. Będzie wszystko. No i każdy ma zmiany, będzie. Ja wczoraj apelowałem i dzisiaj apeluję po raz kolejny. Bardzo proszę zabierać Jureczka na zasiadki. Tylko to dopiero w lecie, wiesz? No wiadomo. Jak temperatura wzrośnie. Tak. Jurek zapadł już w sen zimowy, tak, że on jest jak sezon wędkarski. Nagle przycicha, tu się zaczyna się ciepło i Jurek wchodzi z kosztem. Także ja naprawdę serdecznie pozdrawiam wszystkich fanów, wszystkich sympatyków, Kaszyń, swojego obozu łowców. A ja was pozdrawiam, czyli fanów tego łobuza. I co, widzimy się niedługo. No, już poznali. Tak jest, ryby.